Jest 22 lipca, sobota. A jak sobota, to tylko do Lidla. Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla. Więc elo, welorowy żyści kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to strój rowerowy, czy też kolarski z marketu Lidl. Ja akurat nie kupiłem go dzisiaj w sobotę, tylko kupiłem go to tak naprawdę internetowo na sklepie Lidla za całe 123 zł. Bo tak jak zapowiadałem na początku sezonu, że będę testował też rzeczy tańsze, a nie tylko droższe. I będę chciał się z wami podzielić moją opinią, jak to jest z tym strojem, porównując do nieco droższych. Bo w ogóle kupując ten strój, byłem zainspirowany tym, że ostatnio drużyna World Tourowa Trek, jej sponsorem został właśnie Lidl, więc stwierdziłem, że zobaczę ile kosztuje taki strój. I jest on oczywiście dostępny na stronie Treka. Cały zestaw kosztuje chyba ponad 1000 zł, chyba jeszcze nawet nie jest dostępny, będzie on dopiero w sierpniu. Więc mówię, spojrzę sobie przy okazji, zobaczę, czy może nie ma go przypadkiem w Lidlu. Niestety w Lidlu go nie było, ale był ten strój rowerowy, gdzie koszulka kosztuje 53 zł. Jest to marka, nie wiem, Cirvit, Krivit, dobrze w większości znana. Koszulka rowerowa kosztuje 53 zł. Spodenki kolarskie są dwa modele, jeden za 65 zł, drugi za 70. Więc w związku z tym, że nie było za bardzo rozmiarów takie, jakie planowałem, to koszulkę wziąłem najmniejszy rozmiar M-kę przy moim 190 cm wzrostu. Spodenki te tańsze wziąłem L-ki, bo z reguły mam L-ki, a te droższe o 5 zł wziąłem M-ki. Ostatnio mi trochę tyłek schudł, więc stwierdziłem, że może te M-ki jednak będą pasować. Dla tych, co są na kanale pierwszy raz, to ja na przykład mam rower Treka, dlatego też zainspirowałem się tym, że Lid podjął współpracę z Trekiem. Po drugie, też mam strój rowerowy Treka, który podejrzewam, że jakościowo jest bardzo podobny od tej takiej, powiedzmy, repliki drużyny kolarskiej. A najczęściej jeżdżę w endurze. I propos właśnie endury, to jest tak, że też jakby ktoś nie wiedział, ja pokonuję dosyć sporo kilometrów. Ostatnio robię dystanse takie, gdzie zajmuje mi to 11-12 godzin. I robiąc właśnie to w tych strojach, nie potrzebuję żadnego smarowania, nic. Tylko wystarczy mi porządny strój rowerowy. Dziwnie się na mnie ludzie patrzą, jak stoję z kamerą i coś gadam. Więc tak naprawdę markową odzież kolarską to za 123 zł no nawet nie idzie czasami koszulki kupić, a już nie mówiąc o spodenkach. Spodenki Endury, na przykład co ja jeżdżę, FS260, szacują, jest to cena mniej więcej od 300 do 400 zł, czyli takich strojów z Lidla można kupić 3 za same spodenki. Więc dzisiaj wam powiem, czy ten strój w ogóle jest coś wart tych pieniędzy, no bo 123 zł to oczywiście na dzisiejsze czasy nie jest dużo, ale jest to jakiś pieniądz i na pewno nie jeden, który rozpoczyna swoją przygodę rowerową i chciałby wejść w ten taki ala kolarski klimat, gdzie jeździ się w stroju rowerowym bez gaci. To jest bardzo dziwne, ale jeździ się w ogóle bez gaci. Może dzisiejsza porada wam co nieco podpowie. Dobra, przejdźmy teraz do takich pierwszych wrażeń i do wykonania, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Czyli koszulka, na której jest napisane 100 RPM, więc jakby ktoś nie wiedział, co to znaczy 100 RPM, to koszulka jest przeznaczona do tego, aby jeździć z kadencją równej 100, czyli już nieco wyższej, bo normalny, przeciętny kolarz musi mieć kadencję 90
O, tak jak ja teraz, a tak to musi być stuwa, o. Czyli w tej koszulce musicie tak mniej więcej jeździć. Obrót ramienia korbą musi być 100 razy na minutę. A tak serio, zamówiłem ją w MC przy 190 cm. Ja ważę około 78 kg i ta koszulka jest na mnie luźna, jak widać. Ja mam chyba jakieś 34, może 35 na łapie. Więc jeżeli chcecie, żeby ta koszulka była na was bardziej opięta, to byście musieli mieć jakieś 4-0. Koszulka jednocześnie też jest bardzo, bardzo długa i to by się wydawało na początku plus, że jest taka długa, aczkolwiek typowo stroje kolarskie z reguły są krótsze. Ja z reguły jeżdżę właśnie w M-kach i oczywiście wtedy to wszystko jest bardziej ładnie przylegające i to jest dosłownie gdzieś dotąd ta koszulka, a nie jeszcze jakby dobrze naciągnąć, to byłoby za dupkę. Koszulka nie ma żadnych ściągaczy, tutaj jest w miarę luźna. Też się zdziwiłem, bo tak naprawdę się nie przypatrzyłem, ale suwak nie jest po całości, tylko jest u samej góry, więc jeżeli ktoś chce bardzo dopasowaną tą koszulkę, to będzie duży problem, bo ja tą M-kę jak zakładam, to słychać czasami jakieś trzaski. Więc bardziej jest ona przeznaczona faktycznie dla kolarzy takich rekreacyjnych, którzy wolą, żeby ten strój był bardziej luźny. Aczkolwiek nie polecam luźnych strojów, bo ta koszulka ma na przykład 3 kieszonki z tyłu, co jest oczywiście bardzo wygodne i przydatne, ale w momencie, ja już miałem taki przypadek, jak zaczynałem właśnie jeździć w marketowych ciuchach, nie pamiętam, z Lidla albo z Biedronki, to w pewnym momencie miałem telefon z tyłu i podbiłem sobie tylnie koło i zobaczyłem to tak w spowolnionym tempie, jak ten mój telefon przylatuje nade mną i leci do przodu, koziołkując setki razy. To nie był miły widok, więc lepiej właśnie jak koszulki rowerowe są bardziej dopasowane, bo to co włożycie z tyłu do kieszonki, to w niej zostanie. Koszulka na szczęście ma trochę elementów odblaskowych. Jest ona wykonana z takiego delikatnego materiału, więc no tutaj jakościowo teoretycznie nie jest źle. Jest ona przewiewna, ale jak długo wytrzyma, to raczej zależy od tego, czy kupicie ją dopasowaną, czy nie. Ale najważniejsze, że ma 3 kieszonki z tyłu, więc jakieś zawsze banany, telefony, klucze zawsze z tyłu można pochować. Dobra, przejdźmy teraz do spodenek. Spodenki możecie kupić po pierwsze w 2 różnych cenach. Jedne za 65 zł, drugie za 70. Te 5 zł to oznacza lepszą wkładkę z Coolmaxa. Na szczęście mi te M-ki przypasowały, choć wizualnie mają jeden minus, że są dosyć krótkie. Widać po opaleniźnie, gdzie te spodenki, gdzie normalne spodenki kolarskie się kończą. Tutaj one mają jakieś antypoślizgi, żeby one jeszcze bardziej do góry nie szły. Mają elementy odblaskowe, ale jak widać od samego początku już tutaj ten jeden element się powoli zrywa, więc tym elementom odblaskowym nie wróżę za dużej przyszłości. Są one oczywiście na szelkach i mimo mojego wysokiego wzrostu 1,90 m, te szelki spokojnie mogę założyć, nie ma jakiegoś większego problemu. One nie są jakieś super elastyczne, ale są dosyć długie, więc jeżeli ktoś jest wysoki bądź ma troszkę brzucha i te szelki mogą wam się trochę bardziej naciągnąć, to nie ma tutaj już takiego większego problemu. No i posiadają wkładkę z tak zwanym Coolmaxem wyprofilowaną i może teraz przejdźmy do już takich odczuć z tego stroju.
strój bardzo przewiewny ogólnie, więc mimo tego, że jest czarny, raczej w większym upale nie będzie problemu, chociaż to też oczywiście zależy od organizmu, kto jaki ma. Koszulka, tak jak widać, jest dosyć luźna, więc jeżeli ktoś by chciał zaoszczędzić każde waty, być bardziej aero, no to tutaj akurat ta koszulka się nie sprawdzi. Spodenki, tak jak widać tutaj na końcu, mają ściągacz, ale chyba jakościowo raczej to nie będzie super mega dobrze wykonane i myślę, że to po dłuższym użytkowaniu może się troszeczkę pruć, a jednocześnie też raczej wygląda to, jakby z czasem mogło się rozciągnąć i stracić swoje właściwości. Jeszcze koszulka też z przodu na przykład nie ma żadnych antypoślizgów, ale za to z tyłu oczywiście też już takie antypoślizgi są. Tak jak powiedziałem, jest na tyle długa, że można sobie ją za 4 literki założyć. O, jakby ktoś chciał wprowadzić nowy styl mody. Teraz co do odczuć. Czy jest duża różnica między takim strojem a strojem za o wiele więcej pieniędzy? I powiem Wam szczerze, że jest dosyć ogromna. Ja jeżdżę długie dystanse i naprawdę nie sprawia mi żadnego problemu, aby jeździć, mówię, bez żadnego smarowania w spodenkach na przykład Endury FS260 Pro. Tutaj po godzinie jazdy już czuć, że ten strój no nie jest taki super. Generalnie, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę, to faktycznie wydanie 123 zł to nie będzie duży wydatek i myślę, że na pewno będzie miał na początku dużo, dużo lepiej niż jeżdżąc w zwykłych jakichś tam spodenkach dresowych i w dodatku w majtkach. Więc tutaj na początek będzie miał już jakiś tam przeskok. Aczkolwiek myślę, że ten strój to jest, nadaje się tak na godzinę, góra dwie, tak żeby sobie spokojnie pojeździć. Jeżeli ktoś myśli o jakichś nieco dłuższych dystansach, niestety będzie musiał zainwestować nieco droższego. Bo okej, koszulka jak koszulka, tak naprawdę, no jeżeli dobrze, powiedzmy, jest dopasowana, nigdzie gdzieś tam nie uwiera, nie ten, no to powiedzmy, że jest spoko, ale no spodenki, jeżeli faktycznie myślimy o dłuższej jeździe, no to wypadałoby mieć coś nieco lepszego. I to nie jest tylko moja opinia, to jest opinia też osób, które też zaczynały jeździć w jakimś podstawowym, tanim stroju i później się przesiadała na nieco lepszego. Więc tak naprawdę podsumowując, 123 zł to nie jest duży wydatek. Na początek swojej przygody z rowerowaniem oczywiście spoko, ale jeżeli myślicie o jakichś naprawdę dłuższych dystansach, bo złapiecie tak zwanego bakcyla i będziecie chcieli pojeździć nieco więcej, to wypadałoby kupić już coś lepszego. To strój można powiedzieć taki jednosezonowy, bo za te pieniądze też nie można wymagać tego, że ten strój będzie na wiele lat. Tak jak na przykład z podenki Endury, jedne mam już chyba trzeci albo czwarty sezon i tylko tyle, że już mi nie służą jako takie do jazdy codziennej, tylko bardziej do jazdy zimowej, bo miałem niestety w nich wypadek i gdzieś tam na boku są przedarte. I używam ich bardziej jako bokserek w zimę, ale nadal ich używam, bo oprócz tego, że napisy trochę sparciały, to tak, to reszta, wkładeczka, wszystko jeszcze jest na odpowiednim poziomie. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, jakich strojów wy używacie, przeliczając cenę na, powiedzmy, jakość. Jak Wam się jeździ w jakichś tańszych strojach i czy przychodziliście na coś lepszego i jak Wam się to mniej więcej wszystko sprawdziło. Ja chciałem po prostu spróbować, zobaczyć, cofnąć się troszeczkę w czasie do tego, jak zaczynałem jeździć właśnie w nieco innych ciuchach, bo kupowałem też na przykład ciuchy z AliExpress i to właśnie też taka ciekawostka, bo za dawnych, dawnych czasów, gdzie zakupy na AliExpress były bardzo korzystne, bo się nie płaciło ani przesyłki, ani VAT-ów, ani niczego, to strój kosztował wtedy około 100 zł
I powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że był dużo gorszy jakościowo niż to, co na przykład jest teraz w dzisiejszych czasach za 123 zł z Lidla. Więc jak już bym miał na przykład wybierać ciuchy z AliExpress, czy to, chociaż to też ciuchy z AliExpress też są różni dostawcy, różne marki, więc to też nie można brać tak zero-jedynkowo, ale wszystkich tych ciuchów, co ja pamiętam, a trochę się ich tego już nazbierało, to jednak wolałbym chyba wybrać ten strój. No. Ale na co dzień i tak jeżdżę w czym innym. Więc piszcie w komentarzach, na czym Wy jeździcie, co Wam się sprawdza. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.